Cześć i czołem, witam Was kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną w plutonie jest Wasz ulubiony Bastek. A także w innym plutonie, w innej bitwie jest Kuba oraz Sajanek. Czekamy, aż chłopaki skończą bitwę, bo mamy plan ambitny, żeby zagrać razem w cztery osoby. Mam nadzieję, że w jednej drużynie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To przygotujcie sobie szósteczki. I na już ruszamy, tak? 3, 2, 1, 3, 2, 1, już. O, tak. Już? Gotowe? No, my jesteśmy gotowi. 3, 2, 1, już. I może się uda zagrać tym razem razem. Tak to pięknie powiedziałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie trafiliśmy. Ani w jednej drużynie, ani w dwóch drużynach. No, ale to nic. Kaj, jedziemy. Ale ja mogę ciebie zabić, jak będziesz z nami. Ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ale ja nie chcę dostać pana. To nie oddawaj! Basti, na prawo jedziemy, czy jak? Lewo, F1. F1? No dobra. No to Sajan, my też jedziemy na F1. Nigdy tam nie jeździłem. No ale dobrze, możemy pojechać. Ale tak, możemy właśnie się na treningu pobawić. Nie tam. Nie tam, ja potrzebuję gwiazdek. Czemu? Fajnie było. Nie, możemy potem zacząć. Może w następnym odcinku. Jest... Taki odcinek z tego to by mogło być ciekawe. I dokąd dojeżdżamy, Bastuś? No, ale dalej? Stoimy, rozumiem, tak? Za bunkier? O kurde! Co tu się stało? Zajam podjedź bliżej, to szybko, bo ja tutaj smoknę aż do K1. Bastia, oni strzelają w nas. To był chyba zły pomysł. O Jezus. Nie dojechałem jeszcze Basti do tego bunkra, już nie miałem życia. Ale jazda. To co teraz? Wiesz co? Zagrajmy trójki. Ale ty jesteś szalony. No bo ja chcę tego zrobić sobie M5, no. Tam trochę mi jeszcze brakuje. Trzeba korzystać. O, Kuba doszedł właśnie. Co jest? Co jest? Jest, tak żeśmy zginęli. A o co mi chodziło? Napiszę do kolegi, może będziemy mieli trzeciego do plutonu. No przecież, stary, zawsze jak cię słucham, wygina. Tak, to teraz zrobimy tak. Teraz się mnie nie słuchaj. I zobaczymy, czy posmakujesz mojego T6. Gdzie jedziemy? Tam, gdzie na K1? No, bo jest dobry. Mamy obydwoje szybkie czołgi. Może się uda. Dobra, damy radę. Nie przejmij się. Będziesz walił po jednej pestce. A ten zaspał, no. Musz to ludzie. Po prawej stronie jechać lepiej, bo sobie nie widać, nie? Jaką ty masz prędkość? Skubany.
Pojechaliśmy tutaj sami, nie jest tu różowo. Chciałeś mieć na blisko, to masz na blisko. No teraz jeszcze ma ludzi, bezczelny. Tu ktoś jeszcze przyjechał, Boże, nie wiadomo gdzie strzelać. Ja go przebiłem w wieżę. Ale to... Aj! No to było ryzykowne i nie wyszło, no ale... Jak to powiedzieli kiedyś mądrzy filozofowie, kto nie ryzykuje i nie pije szampana, tak? Co byś chciał teraz, kolego mój drogi? Czołg? No nie. To zagrajmy tak. No czemu tam wszyscy kampicie pod dwie stronie mapy? Nie kapimy, tylko mieliśmy HK, Boże, HK tam. Do 6-7 do rozwalenia. Nie. To wystarczający powód, żeby nie na szaleczce. No bardziej te bitwy są zachowane idealnie. Trzech z jednej strony, 12 z drugiej. Idealna bitwa. Gdzie jedziemy, panie Pastku? Na górkę? Leosiu? Jaką ty masz śmieszną lufę, panie kolego. Aż to uczcze zrobią ci zdjęcie. D4? Tam daleko? I tam mam jechać z tobą? No troszkę, ale pojadę. Jaką masz prędkość? Maksymalną? Nie, no 60, ale jest po stopniu silnik, wszystko stopniowo. Ja mam najlepszy silnik, ale i tak ten czołg jest wolny. Czy długo się buja? I tam jakoś trzeba w dobrok wjechać, tak? Pod te skałki. Tutaj cały czas prosto. A ja nie. A ja nie wiem. Poczekam, aż będę na naszym. To może ja tyłem się będę wychylał, co? Ja chyba muszę tyłem. Kurde, no patrz jaki pech. No nie mogę, ja mam przerwany 10 sekund. To samo działo to na te 150, nie? To ja sobie mogę, wiesz, dobijać. Tutaj wy... Ja się nie będę wychylał, bo ja nie mam silnika. A gdzie masz silnik? Ja się powychylam. To jest ten czołg, który nie da się przebić ponoć. Ten mon coś tam. Premka taka. Wykryłem lowa. Gdzie jest low? Nawet nie uciągnie. Jest. O matko! Jak tam panowie wam bije, giniecie, nie giniecie? My nie giniemy nigdy. Dobra, to był błąd. My stosujemy ewentualnie taktyczne okrutstwo, się wystrzela. O! Dawaj, dawaj, jadę, jadę, jadę! Kurde. Teraz się schował. A w połowie jest?
wiesz, czy jak to wygląda tam u nas? No 4-4. A no to no, dostałem na gilecie. Na razie. Nie mam. Jestem ciekawy, gdzie są ich aktelegie, tylko chyba po nie, ryzyko po nich wyjeżdżać. Co tu? Na mnie nie patrzy w ogóle. Och kurde. Nie, bo wiesz, ja po prostu krzaczek i będę cię odsłaniał. Której skałki? A tam jest jeszcze ciężki czołg, który bym będzie widział. Ty, ja wykonałem teraz misję. Miałem misję na wykrycie 2000, tylko to chyba było na spotera. Ja gram jako spoter średnim czołgiem. Mam 2500 prawie wyświeconych. I co tu robić, przyjacielu? A dostał jeszcze dzięki mojemu wykryciu. Słuchajcie, mam 3000 wykrytych. Tak myślę, że my tą bitwę chyba przegramy. Chociaż nie wiem, bo tam są 3 artylerii, jakby się ogarnęli nasi to. Ach, dobrze, to szósteczki, co? Jestem ciekawy tej bitwy. Bo jakbyśmy ją wygrali, to my chyba znowu sporo, nie? Gwiazdek. Basti. Jak mam 3000 wyświetlonych. Żadnych uszkodzeń, niczego, ale... Ma 3000, Basti. Muszę to zrobić. Się nie mam... Jesteśmy w środku stawki, no ale oczywiście muszą być, kurde, ósemki. O, niszczegieczka, jaka piękna. Gdzie jedziemy, panie Bastku? Gdzie? Na tory? Dobrze. Okej. Okay. Na C2 mówisz, tak? Ale patrząc z których stron, bo ja teraz patrzę sobie na przód czołg. Czyli to jest ta dziurka taka, tak? Co tam jest na tym? Na G2.
Jak nasi pogaszowali górkę. Ujuj. Obstawiam, że to się źle skończy. Ja wyjechałem na ty. Jechać do ciebie? To chodź na kapa, może na kapa wjedziemy, ale za tą. To gdzie mam jechać? Ej, a teraz tak może wam powiem taką tajemnicę, zdradzę coś, co może was zaskoczyć. Wiecie, że jak ja odbudowę cię pod południe. Co pod południe. Chyba w robótki ręczne. Nie, bo mnie zimno, ja chcę się pod południe odbudować. Kurde. Jadę tam do ciebie, Basti. Skubane małpy. Co? Kampią z góry. Skubane małpy. Ale zawsze ma idealne porównanie względem mnie. Marek, ty nie dobry człowiek. Kurde, z boku mnie jakiś lekki małpiszon strzela, no. Hej. Albo to ja jestem głupi, albo co? Zacząłem się śmiać, bo to jak dostał od Arty, po czym ja dostał od Arty. To było pytanie retoryczne, przyjacielu? Tak. Czy jesteś retorycznie głupi, czy naprawdę, tak? I za 300. Kurde, no poświęćcie go. Nie wiem, co tu robić, panie Bastku. Skorpion G. Czekaj, muszę skończyć te pan. Dobra, Bastia, ale miałem o 14 więcej uszkodzeń niż moje HP, więc pomogłem. Jak tam ta bitwa? Musimy zobaczyć. Uuu, 1100 gwiazdek. Basti, to twoja nauka, dziękuję. Co teraz? To ja bym chciał moim ulubionym czołgiem zagrać. Tak dla odmiany. Na jedynce kosie. Nie wiem, co ty tutaj robisz. Ja... Wyjechałem sobie. Dawaj, Basti, musisz wybrać czołg, wiesz? Jakie ty gracze? Piąteczki. No, poczekaj, bo Bastek zaspał. No, sajam. Na już zaczynamy, tak? Czy dawaj do już? 3, 2... Jeszcze nie. Teraz. 3, 2, 1, już. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba was nie widzę.
Gdzie idziemy, panie Bastku? Panie Bastku? Ja sama pojadę na 9. Mogę tego, czyli co? Wodą 9. Wodą? Dobrze. I taką wodą być. Jemu się wszystko kojarzy z fają. Nie. Nawet banan. Ja doskonale wiem, gdzie chciał jechać, bo też 7, dlatego został przez mnie. Mam tam jechać dalej, czy tutaj zostać Basty? Jak uważasz? No tu jest taka dobra miejscówka, można w nich strzelać. No 500 plus! No tak, twoje porównania, ja je kocham. Czego? Ty kiedyś, że się wsłuchał w to, co Bastek mówił. Mało razy? Chyba słuchaj. Jezu, ale mam, ale mam dużo HP. No złodzia, nie dużo HP, ty. No mam 4 HP, no jadę, ale co ja... 4 HP, powtórzę. Z czego to doszło, żebym helikiem spotował? Jak kamieniem mogę teraz rzucać. Tyle pamięci. Jeszcze jeden szam możesz pić. Gąsie. Dobra, jemy to tam było się 5 go. Ten jeden? Ale i tak mi się fajnie grało. Ja lubię ten czok. Ale to ten koleś z tego T485M musiał się nieźle wkurwić, jak dostał mi 4 HP. Dobrze, to wiesz co? Nie, czwóreczki. O, Hetzer. Może mam cię jeszcze spotować. Luxem. Goinberg. Nie, to dla ciebie OP. To pewno co, gdzie jedziemy? Czy mam podjechać pod E i tam ci spotować? Nie. W sumie Luxa można jechać wszędzie. A kto? Dobra, a ja pojadę, nie wiem gdzie. Najpierw pojadę na C2, a potem do siebie dojadę na D1. No! Schowam się. Wiesz, jadę pozbyć się magazynka i wtedy ten, i wtedy do ciebie dojadę. Zabij mi go, no. Co to się to znaczy pozbyć się magazynka? Role się odwróciły, teraz my jesteśmy na ich kapiałni na naszym fajnym. To na kogo oni? Pewnie próbuję. W ogóle cokolwiek trafić. Tą kluchą zanim dojadę, to wiesz. A więc coś powiem? Jadę do ciebie. Nie będzie sam. Muszę cię pewnie jeszcze dogonić. No wyjedź tu, za dziad. Ale się chowają. To są fajne. O kiegdzie. No, pozbyłem się magazynka, żadnych uszkodzeń, nikomu nie zadając. T-85.
Jestem topowym graczem. Pomóż temu AT7. Zajan. Zmieniam lokację. Nie ma AT7. No to chodź tu. Nie gój, tylko chodź, my się pośmiejemy z kolesiem. Już. Bo ile zdążę dojechać? Jak tam, Basti? Strzelam. Pięknie. Aczkolwiek teraz bym zaproponował szóstki na ciężko. Szóstki na ciężko. O ile masz? Nie, bo kurczę. Kurde, no. Wszystko mi zdejmują. Bajki też. No! Kapować, czy co? No 3 HP mu zostało. Jakie pech, no po prostu. Gdzie może być ta? Szukać? Aha. Gdzieś tam jest, tak, widać. Teraz wy ją zabijcie, ja pierdolę. Zostało mi 2 HP, nie guszam się stąd. Dobre to było, panie wujku Bastku, dobre to było. Drużyna cię potrzebuje. Aha, bo chciałem wyjść, jak jeszcze się bitwy nie skończyła. Może też mogę na tym luksie poprawić, bo tak dawno nim nie grałem. Zobaczę, nie, on wymaksowany jest. Co byś teraz chciał, panie wujku Bastku? To daj trójkę. Gąsie się. To wiesz co, możemy dać trójki. To prawie jak 9. No bo 3 razy 3 daje 9. No. Zapraszam, a 3 to będzie 10. I co, gdzie jedziemy? Startuj. No gotowy my startuj przecież. Na czwarte tiery. To wiem, gdzie jedziemy, na rondo jak zwykle, tak? Na bastkowe rondo. I co, na pełnej prędkości? Wjeżdżamy na środek? Na środek, tam po skraju, tam. Czy ja wiem, no co to mi chodziło. T29 też. Nieprzebijalne dla nas, ale trudno. Jedziemy. No nie, zabij mi to wychwała.
Ja się chyba szybciej rozpędzam, ale ty masz większą prędkość, więc... Tak, ja robię. Coś nie widzę. Strzelamy w czerwonych. Który cię nie trafił, jechałeś w budynek, próbujesz go staranować. Tak niebo się zatrzymałeś. Patrz. Mamy dobry skład tutaj. A na drugim oknie masz ten, tak? Pornhuba. Ale go złoiliśmy. Miał taki gangbang jak kiedyś Kuba. Ale kto? Ja ale kto mam. No, jest coś jeszcze. Czarny jak ja. O, jest. Co za typ? Ej, basta, zostawiłeś mnie. Ale z ciebie kumpelek. No. Ale żadnej, nie zabiłem żadnej. Bo ten głupek mi wszystko zabierał. Zanek, ty będziesz w prawo czy w lewo? Ja? Pojadę prosto. Tak się rozpędził i że na głupi się nie wyrobił. Zrobiłem drifta właśnie. Ale jaka to jest wojna po prostu po tych wrogów, żeby ich rozwalić po prostu. No nie trafiłem! Jezu, bitwa na fragi. Jak ja mam w bitwie na szóstki zrobić 106 sekund ogłoszenia? Szybko. No, jestem pewna racja. To samo jeszcze raz, bo było śmiesznie. No dobra, to akurat będzie dłuższy odcinek. Tu może potem mnie chłopaki wezmą do plutonu. Za golda? Za co innego. Dobrze. Ale kupić czy zrobić? Gdzie idziemy? Na ten, na zielone? Pojedynce? Dobrze. Może być, pasuje mi. Dobrze. To jest odcinek na szybkości po prostu. Wszystko albo nic. Tutaj teraz w lewo, tak? Od razu.
i co jechać blisko przy ścianie, żeby do czego wjechać. Ja lubię jechać pierwszy. Ciśnij pedał gazu. I teraz gdzie? Od razu w lewo? Czy za budynki? Chciałem go stygonować. Kurde, co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. Nie, co to się stało? Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Kliknąłem auto celowania, a potem jakbym to... O, nasz kolega leży na boczku. Nie wiem, co się dzieje. To jakiś... to... Kuba włączył cheaty. Dobrze, Bastku, dziękuję ci za oglądanie. Zagranie. Zagranie dziękuję ci bardzo i do zobaczenia jutro. Trzymaj się ciepło, pa, pa. Wam, moi drodzy, też bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć.